Jesteśmy stowarzyszeniem anglojęzycznym, grupą teatralną o nazwie Grupa Aktorska Antrakt, która powstała z inicjatywy studentów, absolwentów Instytutu Anglistyki i stwierdziliśmy, że chcemy robić coś więcej niż tylko teatr na studiach. To jest nasz pierwszy projekt w tej postaci, w postaci stowarzyszenia, więc chcemy na razie zobaczyć, jak to w ogóle się w cudzysłowie sprzeda, czy będzie zainteresowanie tą naszą działalnością. Poza tym jesteśmy częstymi gośćmi wieczorków artystycznych organizowanych w Warszawie i gdzieś tam cały czas szukamy swojego miejsca i mamy nadzieję, że będziemy się rozwijać. Uczestniczymy w różnych warsztatach, które są dla nas prowadzone lub po prostu sami się na nie zapisujemy, więc współpracowaliśmy z niektórymi aktorami, którzy również będą mieli okazję oglądać nas, mam nadzieję. Nie jest łatwo, każde z nas musiało gdzieś tam trochę swojego czasu wykroić i spotykamy się, kiedy możemy, im bliżej do przedstawienia, tym więcej. No i zobaczymy. Na szczęście mamy wspaniałe wsparcie od Domu Sztuki Teatru Zadalekiego, w którym właśnie się znajdujemy, więc serdecznie pozdrawiamy, ponieważ Dom Sztuki udostępnił nam salę i mamy tutaj możliwość występować i próbować, co jest bardzo dla nas istotne. W najbliższym czasie, już 25 lutego, zapraszamy tutaj do Domu Sztuki Teatru Zadalekiego na sztukę pod tytułem 37 Postcards Michaela McKeevera. Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie, jest to bardzo przyjemny komediodramat w naszym skromnym wykonaniu. Drugi termin na razie 11 marca. A czas pokaże. Mamy nadzieję, że będzie zainteresowanie i tych terminów również będzie więcej. Zapraszamy wszystkich jak najbardziej. Nie bójcie się tego, że to jest sztuka po angielsku. Wybraliśmy sztukę, która jest stosunkowo prostym językiem napisana, którą myślę, że większość osób, chociaż trochę władającym językiem angielskim, będzie w stanie zrozumieć. Jest to przepiękna historia o trochę szalonej, ale niezwykle sympatycznej rodzinie, więc zapraszamy młodych, starych, wszystkich jak najbardziej. Studenci, młodzież, ale również seniorzy, ludzie w kwiecie wieku będą się doskonale na niej bawić, ponieważ jest tam bardzo dużo postaci, z którymi można się utożsamiać. Oczywiście gdzieś tam będziemy też uderzać do środowisk ekspatów mieszkających w Warszawie, do ambasad krajów anglojęzycznych, żeby spróbować pokazać ludziom, obcokrajowcom na stałe mieszkającym w Warszawie, że jest tutaj teatr, że jest też coś jest co robić w wolnym czasie. Sztuka jest atrakcyjna. Art is attractive.